Rozdział 13 Kapitan roztrząsa sumienie buntowników. Zdobycie okrętu. Wyzwolenie. Nowy strój Robinsona. Kapitan buntowników zostaje powieszony na Rej. Robinson udziela pozostałym na wyspie dobrych rad. Odjazd. Nie wątpiłem już teraz że z łatwością zdołamy opanować okręt przy pomocy tych pokornych i skruszonych ludzi. Cofnąłem się cicho, niewidziany przez nikogo, by nie spostrzeżono, jakiego to rodzaju namiestnik władza wyspą. Potem zawezwałem do siebie kapitana w ten sposób, że jeden z mych ludzi podszedł kawałek drogi i powiedział głośno Panie kapitanie, ekscelencja, pan namiestnik jego królewskiej mości życzy sobie z panem mówić. Na to odparł kapitan służbiście. Proszę oznajmić ekscelencji panu namiestnikowi, że natychmiast się stawię przed jego obliczem. W ten sposób nabrali marynarze przekonania, że namiestnik wraz z oddziałem pięćdziesięciu zbrojnych znajduje się gdzieś w pobliżu i stali się jeszcze pokorniejsi niż przedtem. Opowiedziałem kapitanowi swój plan zdobycia okrętu i z zadowoleniem przekonałem się, że go pochwala. Zaraz na zajutrz mieliśmy go wykonać. Z koniecznej ostrożności poleciłem kapitanowi, by podzielił naszych jeńców. Trzej najniebezpieczniejsi, a pośród nich Atkins, zostali wysłani do jaskini, gdzie siedzieli już dwaj poprzedni, a odtransportowali ich piętaszek, sternik i podróżny. Resztę więźniów odprowadzono do mej letniej rezydencji. Ponieważ mieli związane ręce, przyto uznałem, że miejsce to zabezpiecza nas dostatecznie przed ich ucieczką. Zresztą czas trwania niewoli zawisł od ich zachowania się. Nazajutrz rano posłałem kapitana, by im roztrząsnął sumienie i zbadał, czy ich można uwolnić i użyć do zdobycia okrętu. Przedstawił im wymownie zbrodnie, jakiej się dopuścili i uprzytomnił fatalne położenie. Choćby im nawet namiestnik darował życie, to jako buntownicy zawisną wedle prawa angielskiego na szobienicy i to w kajdanach, gdy tylko staną na pierwszym angielskim porcie. Jedno ich tylko ocalić może. Mianowicie, jeśli z całą ofiarnością i uczciwością, dopomogą w odzyskaniu okrętu. Wówczas bowiem namiestnik użyje całego swego wpływu, by ich uchronić od kary w ojczyźnie. Łatwo zrozumiecie, że buntownicy z całym zapałem przyjęli tę propozycję. Padli na kolana i przysięgli, że do ostatniej kropli krwi wytrwają mężnie przy boku swego zacnego kapitana, chcąc w ten sposób odpokutować swą zbrodnię. Oświadczyli, że łagodności tej nie zapomną do końca życia. Uważać go będą póki życia za swego wybawcę i pozostaną mu wdzięczni. Ano to dobrze, chłopcy, odparł kapitan. Cieszy mnie wasza skrucha i dobre zamiary. Pójdę teraz do namiestnika i zawiadomię go o wszystkim. Zobaczymy, co na to powie. Wrócił, opisał mi nastrój marynarzy i wyraził przekonanie, że przysięga ich była szczera. I ja w to uwierzyłem. Aby się jednak zabezpieczyć, poleciłem uwolnić pięciu ludzi, ale zawiadomić ich jednocześnie, że zatrzymuję drugich pięciu jako zakładników, którzy w razie zdrady natychmiast zostaną powieszeni. Armia moja miała teraz skład następujący po pierwsze, kapitan, sternik i podróżny. Powtórę, dwaj więźniowie z załogi pierwszej łodzi, którzy za poręką kapitana od początku samego otrzymali broń. Po trzecie dwaj następni, zamknięci dotąd w letnim mieszkaniu, a po czwarte pięciu wymienionych z załogi drugiej łodzi. Razem miałem tedy dwunastu ludzi, nie licząc zakładników w jaskini. Spytałem kapitana, czy z tymi siłami waży się zdobywać okręt, a on odpowiedział, że podejmie z pomocą Bożą tę sprawę. Nie tracąc czasu, wziął się do naprawy łodzi przez nas uszkodzonej, a gdy to rychło zostało dokonane, spuścił oba statki na wodę. W jednej usiadł podróżny i czterech marynarzy, w drugiej zaś kapitan, sternik i pięciu ostatnich marynarzy. Gdy noc zapadła, odbiła wyprawa od brzegu i skierowała się wiosłując powoli w stronę okrętu. Dotarłszy na odległość głosu, Jack zasygnalizował okrzykiem i powiedział patrzącej przez parapet załodze, że nareszcie po długich poszukiwaniach odnaleziono załogę pierwszej łodzi, przy czym nie obeszło się bez różnych przygód i niebezpieczeństw. W ten sposób zajęta została uwaga załogi, aż do chwili przybycia obu łodzi do boku okrętu. W tej chwili weszli po spuszczonych drabinach sznurowych na pokład kapitan i sternik i zatłukli bez namysłu kolbami muszkietów drugiego sternika i cieśle. Buntownicy nie zdołali jeszcze przyjść do siebie po tym napadzie, gdy z wszystkich stron otoczyli ich marynarze przybyli łodziami, zamykając jednocześnie luki pokładu, by się zabezpieczyć przeciw tym, którzy byli na dole. Napadnięci z nienacka buntownicy stawili słaby opór I poddali się rychło Ale przywódca, kapitan buntowników uciekł do kajuty I przy pomocy dwóch marynarzy i chłopca okrętowego Zaczął się bronić zacięcie Sternik wyłamał drzwi, otrzymał postrzał w ramię Ale nie zważając na to, poskoczył i ustrzelił draba z pistoletu Kula weszła ustami, a wyszła poza uchem tak że buntownik legł na miejscu Śmierć dowódcy! złamała opór reszty załogi, także okręt został odzyskany bez dalszej straty w ludziach. Umówiliśmy się, że w razie powodzenia, kapitan da siedem strzałów armatnich. Jakoż zagrzmiały one wśród nocy, huk poleciał tak daleko po oceanie, a serce moje wezbrało niezmierną radością. Do drugiej blisko nad ranem siedziałem na wybrzeżu, czekając na ten sygnał z utęsknieniem pełen wdzięczności dla boga udałem się na spoczynek dzień miniony był burzliwy i wyczerpał mnie to też zapadłem rychło w głęboki sen niedługo atoli spoczywałem gdyż zbudził mnie ponowny strzał wstałem zmieszany nagle doleciało mnie wołanie z zewnątrz fortecy panie namiestniku panie namiestniku był to głos kapitana wyszedłem śpiesznie po drabinie i zastałem go na szczycie wzgórza Wskazał na okręt, potem chwycił mnie w ramiona. Przyjacielu mój, wybawco, oswobodzicielu! zawołał. Oto tam stoi na kotwicy twój okręt. Jest własnością twoją, jako i my wszyscy, którzy zawdzięczamy ci życie i wolność. Przycisnąłem do piersi zacnego człowieka. Potem zaś spojrzałem przez łzy po morzu lśniącym w porannym słońcu. Tuż przy brzegu. Ledwo o pół mili angielskiej oddalony stał okręt, który kapitan rozkazał podprowadzić zaraz po ukończeniu boju do samego ujścia rzeczki. On sam wylądował czółnem w miejscu, gdzie przybiłem do brzegu ongiś tratwami, a więc niemal u progu mego domu. Byłem tak wzruszony, że nie mogłem się oprzeć łzom. Upłynął tedy czas mego wygnania. Mogłem opuścić wyspę wedle woli. "Gdyż tam na morzu czekał mych rozkazów wielki, wspaniały okręt, którym miałem wrócić do ojczyzny. Do ojczyzny! ach, trudno mi było to pojąć. Trzymałem jeszcze kapitana w objęciach i, gdyby nie to, byłbym niezawodnie upadł. Długo nie mogliśmy obaj wyrzec słowa. Kapitan był równie jak ja wzruszony, chociaż z innego powodu." zaczął mnie ponownie zapewniać o swej wielkiej wdzięczności i poprosił serdecznie, bym się uspokoił. Trudno było to zrobić i dopiero ponowny wybuch płaczu ulżył mi i przywrócił mowę. Objąwszy znowu kapitana, podziękowałem mu za wyzwolenie i oświadczyłem, żem go od razu uznał za wysłańca niebios. Zaś jego przybycie jest największym cudem, jaki przeżyłem na tej wyspie. Gdyśmy tak wzajem ulżyli sercom naszym oraz złożyli Bogu dzięki za ocalenie, zawiadomił mnie kapitan, że przywiózł coś na przekąskę, chociaż niewiele zostało na okręcie, gdyż buntownicy spożyli co najlepsze zapasy. Krzyknął na ludzi czekających w czółnie, by przynieśli rzeczy przeznaczone dla Pana namiestnika. Po chwili przywlókł piętaszek do mojej fortecy taką masę różności, jakby szło nie tylko o obdarowanie mnie, ale zaprowiantowanie na długi czas. Znalazła się na sam przód paka zawierająca sześć flasz madery po dwie kwarty każda, potem dwa funty przedniego tytoniu, dwa ogromne płaty solonej wołowiny i sześć wieprzowiny, wór grochu, sto funtów sucharów, skrzynia cukru, skrzynia mąki i jeszcze mnóstwo innych przysmaków. Ale sto razy potrzebniejszym, a więc bardziej pożądanym, był mi inny podarek. A składał on się z sześciu nowych koszul, sześciu pięknych krawatów, par rękawiczek, pary trzewików, pary pończoch oraz doskonałego, mało co noszonego ubrania z własnej garderoby kapitana. Jednym słowem, zacny ten człowiek ubrał mnie od stóp do głowy. Cenny to był dar. Chociaż bardzo potrzebowałem odzieży, z trudnością tylko przywykłem do niej. W pierwszej zaś chwili czułem się bardzo nieswojo. Podziękowałem za wszystko serdecznie. Potem zaś zaczęliśmy radzić, co począć z więźniami. Szło głównie o dwóch, których kapitan uznał za zepsutych na wskroś i niepoprawnych łotrów. Gdybyśmy ich mieli nawet wziąć na pokład, to tylko skrępowanych i zakutych w kajdany i jedynie po to, by ich oddać władzom krajowym. Odparłem, że spróbuję doprowadzić do tego, by sami poprosili o zostawienie ich na wyspie. Bardzo byłbym rad, gdyby się to udało, rzekł kapitan. I w pełni uznaję pański plan Posłałem piętaszka i dwóch marynarzy do jaskini Z poleceniem przyprowadzenia więźniów do mej letniej rezydencji I pilnowania aż do chwili mego przybycia Stało się tak I nie za długo poszedłem tam w towarzystwie kapitana Przybrany w nowe szaty jako namiestnik i władca wyspy Przyprowadzono przed me oblicze skrępowanych więźniów Popatrzyłem na łotrów surowo Potem wykazałem im popełnioną zbrodnię i zakończyłem uwagą, że opatrzność wpędziła ich we własne sidła. Potem oświadczyłem, że okręt został na mój rozkaz zasekwestrowany. Stoi u wybrzeża, a wybrany przez nich buntowniczy kapitan otrzymał zapłatę za swe czyny i za chwilę zostanie w ich oczach powieszony na rei przedniego masztu. Ich czeka ten sam los, albowiem jako namiestnik wyspy mam prawo sądzić i wyrokować wedle angielskich ustaw. Wreszcie zapytałem, co mają na swą obronę. Jeden z więźniów zabrał głos i oświadczył w imieniu wszystkich, że nic nie mogą przywołać na swą obronę. Natomiast pozwala sobie przypomnieć, że kapitan raczył w chwili poddania się ich, darować im życie. Teraz o to wszyscy proszą pokornie pana namiestnika, by zechciał łaskawie uczynić to samo. Odpowiedziałem, że właśnie zamierzam opuścić wyspę wraz z wszystkimi mymi ludźmi i pojadę do Anglii okrętem kapitana. Oświadczyłem też, że darowuję im życie. Gdyby jednak kapitan zabrał ich na pokład, to tylko zakutych w kajdany, zaś w ojczyźnie czeka ich sąd, którego wyrok łatwo przewidzieć. Poradziłem im przeto, by zostali na wyspie i próbowali żyć tutaj jako tako, gdyż innej rady nie ma. Podziękowali mi pokornie za łagodny wyrok i oświadczyli, że wolą tu walczyć o życie niźli dać się powiesić w Anglii. Kapitan wzbraniał się z pozoru, potem jednak przystał. Kazałem przeto uwolnić więźniów i zaopatrzywszy ich w żywność, rozkazałem, by poszli w głąb wyspy i tam czekali, aż ich przywołam. Byłem już gotów do odjazdu. Nie chciałem jednak opuszczać wyspy, nie dopełniwszy wobec pozostałych obowiązków chrześcijanina i człowieka. To też zostałem tu jeszcze przez jeden dzień i noc. Wysłałem kapitana na pokład, by przysposobił okręt do podróży, oraz poleciłem mu powiesić na rei przedniego masztu przywódcę buntowników, którego zastrzelił sternik. Wróciwszy do fortecy, kazałem przyprowadzić sobie winowajców. Dziwny pałac skalny namiestnika wyspy wprawił ich w wielkie zdumienie, ponieważ jednak poczuli mą władzę, uznali za stosowne słuchać w pokorze mych słów. Na sam przód pokazałem im wiszącego na rei przywódcę buntu, na który to widok zadrżeli od stóp do głowy. Potem pochwaliłem postanowienie pozostania na wyspie, gdyż ten sam los spotkałby ich niewątpliwie w Anglii. Następnie opowiedziałem słuchającym z wielkim zaciekawieniem dzieje mego życia. Na koniec oprowadziłem ich po fortecy Objaśniłem jej budowę Powiedziałem, jak uprawiałem pole, piekłem chleb, suszyłem winogrona Słowem nauczyłem wszystkiego, czego potrzebowaliby żyć A słowa moje wlały nadzieję i otuchę w ich serca Przy tym oznajmiłem, że nie za długo przybędzie tu szesnastu Hiszpanów Zaleciłem, by żyli z nimi w zgodzie I zostawiłem na stole list pod adresem ich przywódcy Zaznaczam tu, że kapitan dostarczył mi papieru, atramentu i pióra dla napisania tego listu, przy czym wyraził zdumienie, iż nie przyszło mi nigdy na myśl sporządzić sobie atrament ze sadzy i wody lub soku roślin. Nie rozumiał czemu dokonawszy tylu bardzo trudnych rzeczy, o tym właśnie zapomniałem. Na pytanie to wyznaję, odpowiedzi nie znalazłem. Podarowałem kolonistom moją broń, a mianowicie pięć muszkietów trzy strzelby i trzy szpady. Z całego zapasu prochu zostało jeszcze półtorej beczki, gdyż po upływie pierwszych lat pobytu oszczędzałem jak mogłem amunicję. Nauczyłem jeszcze pozostających na wyspie, jak mają hodować trzodę, tuczyć kozy oraz robić masło i ser. Poza tym przyrzekłem wpłynąć na kapitana, by im podarował jeszcze dwie beczki prochu oraz zapas nasion, za którymi sam tęskniłem ciągle nadaremnie. Wręczyłem im też worek grochu, otrzymany w podarku, zalecając by go nie zjedli, ale wysiali aż do ostatniego ziarnka i rozmnożyli. Na tych rozmowach ubiegł wieczór i większa część nocy. A o świcie przybył kapitan, by mnie zabrać wraz z wiernym piętaszkiem na pokład. Biedny chłopak z wielkim żalem opuszczał wyspę, tym więcej, że było stąd blisko do stałego lądu, gdzie mieszkało jego plemię. Najbardziej jednak trapiło go, że odejdzie nie pożegnawszy starego ojca swego, a wyznaje, że mnie ta okoliczność smuciła. Byłbym ostatecznie czekał powrotu Hiszpanów i Starego Karaiba, ale kapitan oświadczył, że przy panującej obecnie ciszy morskiej podróż potrwa i tak długo, zaś okręt posiada bardzo mało prowiantu, zwłaszcza solonego mięsa, to też odkładać wyjazdu nie można. Pocieszałem tedy jak mogłem biednego piętaszka. A najlepszy skutek odniosło, gdy mu pozostawił wolność pozostania i powrotu do ojczyzny. Popatrzył na mnie przerażony, jakbym go posądził o jakąś straszną zbrodnię. Potem zaś padł mi do nóg, objął me kolana i zawołał głosem przerywanym przez łzy. Nie, nie, panie. Piętaszek zostać, gdzie jego dobry, kochany pan. Piętaszek kocha bardzo, bardzo dużo swój stary ojciec. Ale kocha bardzo, bardzo dużo więcej swój pan Robinson Crusoe. Wzruszony wielce, objąłem go w ramiona. A gdy mu mu zapowiedział, że niedługo wrócę na tę wyspę, by przekonać się, jak stoją sprawy kolonii, zaczął skakać, tańczyć i otarł łzy, pomagał mi dzielnie pakować rzeczy, które chciałem zabrać ze sobą. Myśl, że zobaczy jeszcze ojca, pogodziła go z odjazdem. Obszedłem raz jeszcze fortecę. Pogłaskałem oswojone kozy i młode lamy, których stajnia mieściła się teraz w obrębie palisady. Spojrzałem ze wzgórza na wyspę, objąłem wzrokiem lasy, strumienie, góry i uprawne pola przez siebie założone. Przywiodłem sobie na pamięć rozliczne przygody i przeżycia związane z tym zakątkiem. Złożyłem dzięki Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, potem zaś wsiadłem do czułna czekającego u ujścia rzeczki. Z całego mienia zabrałem tylko wielką stożkowatą czapkę futrzaną, parasol i jedną z papuk, a wreszcie pieniądze, które tak długo leżały nietknięte, że zczerniały i utraciły blask. Okręt był gotów do odjazdu, ale najlżejszy nawet wietrzyk nie marszczył powierzchni morza, przeto odpłynąć dnia tego nie mogliśmy jeszcze. Nad ranem przypłynęli dwaj z pięciu pozostałych i zaczęli błagać, by ich zabrać na pokład. Mówili, że trzej inni wszczeli kłótnie, tak iż nie byli pewni życia. Prosili kapitana, by ich nie zostawiał, gdyż wolą już zawisnąć na szubienicy w ojczyźnie. Kapitan powiedział czepiającym się rozpaczliwie liny kotwicznej łotrzykom, że musi zasięgnąć zezwolenia namiestnika. Potrzymał ich jeszcze chwilę we wodzie, gdy zaś złożyli przysięgę, że będą słuchać i wiernie pełnić wszelkie rozkazy, spuścił im czółno i wziął ich na pokład. Tu otrzymali na powitanie porządną chłostę knutem o dziewięciu rzemieniach, zwanym kotem o dziewięciu ogonach, a potem okazało się, że są to dzielni i posłuszni marynarze. W godzinach przedpołudniowych wysłałem jeszcze na ląd czółno z przyrzeczonymi kolonistom zapasami, do których kapitan dołączył skrzynie marynarskie zawierające ich prywatną własność, zwłaszcza odzież. Podziękowali bardzo serdecznie za ten dowód łaski, którego się wcale nie spodziewali. Nie zaniedbałem oświadczyć i dla ich uspokojenia. Nie zaniedbałem oświadczyć dla ich uspokojenia, że o ile to będzie możliwe, skieruję w stronę wyspy któryś z okrętów tak by mogli z czasem wyjechać. Po południu podnieśliśmy kotwicę i ruszyliśmy w drogę. Był to, jak wskazywał kalendarz okrętowy, dzień 19 grudnia roku pańskiego 1686. Spędziłem przeto na wyspie dwadzieścia osiem lat, dwa miesiące i dziewiętnaście dni.